Amerykanie po prostu poszukiwali tutaj najpierw silnika, jakiegoś większego silnika do swojego samolotu S-2R. To był samolot rolniczy z silnikiem 600 konnych. Ponieważ oni nie mieli większych silników, myśmy dysponowali silnikiem z samolotu N-2, 1000 konnym. Tam był 600 konny. No oni się rozglądali, żeby ten samolot wyposażyć, czyli silnik ten właśnie 1000 konny. Ale po namyśle naszych tu konstruktorów, inżyniera Lewsiaka, doszli do wniosku, że nie da się tego tak prosto, tego silnika zastosować od razu na samolot. I w związku z tym zaproponowali, żeby stworzyć nowy samolot. A natomiast na ten samolot, na Thrush Commander, zastosować silnik PZL-3 z 600 koni, który był produkowany przez Rzeszów. Tak. No i tak i rzeczywiście, w wyniku tego porozumienia ten Thrush przyleciał tutaj do Rzeszowa, silnik tutaj został zamontowany, tu kolega, pilot, oblatywał ten samolot, latał. Nie oblatywał, tylko latał. Latał, no. A, to jest różnica. Tak? Jak pan prezes był łaskaw na początku powiedzieć, a z prezentacji to jasno wynika, że powstanie samolotu M18 Dromader to wykorzystanie rynkowej szansy, jaka pojawiła się na rynku samolotów agro w latach 70. ubiegłego stulecia. Szansa ta została wykorzystana odważnymi decyzjami ówczesnego kierownictwa fabryki na czele ze świętej pamięci dyrektorem naczelnym Tadeuszem Ryczajem, ale także wspomniany tu był dyrektor techniczny magister inżynier Zdzisław Tkaczyk. Niebagatelną rolę w uruchomieniu Dromadera odegrał tutaj mój kolega prezes Kazimierz Szaniaski, ryzykując, że tak powiem, karierą. Tak, później także dyrektor Szczepański. Ja muszę powiedzieć państwu tak, jakie są moje spostrzeżenia, dlaczego ten samolot odniósł sukces. Po odważnej decyzji, odwaga polegała na tym, że wiadomo, prawda, że byliśmy określonych uwarunkowaniach geopolitycznych i program M15 był programem zasadniczym, kluczowym. Na tym polega odwaga właśnie, że nie bano się konsekwencji, jakie mogłyby być wyciągnięte w stosunku do podejmujących decyzji. Tym niemniej powiem o kilku czynnikach, które proszę traktować komplementarnie. Żaden z nich nie był decydujący, ale komplementarnie wszystkie były ważne. Otóż o powodzeniu programu sprzedaży samolotów na światowych rynkach złożyło się kilka czynników. Zacznę od fabryki. Akurat miałem to szczęście i się cieszę, że tutaj mogę się z państwem tym podzielić, bo ja się czuję, że jestem jednym z członków rodziny Dromader, prawda? Tak jak i wy wszyscy pozostali. Wtedy miałem to szczęście, że na początku lat 80. zostałem powołany na stanowisko głównego specjalisty do spraw eksportu i wtedy musiałem wzmocnić kadrowo służbę po to, aby mogła ona realizować program nie tylko samolotów M18 Dromady, ale głównie, żeby można było ten program realizować ekspansywnie, to wtedy ja musiałem wzmocnić kadry. I co to były za kadry? Jak dziś pamiętam negocjacje z dyrektorem świętej pamięci, dyrektorem Szczepańskim, żeby mi na przykład wzmocnił eksport magistrem inżynierem Stanisławem Markowskim, który przyjechał na to spotkanie z Krakowa do nas. Witam cię Stasiu bardzo serdecznie. Wtedy miałem to szczęście, że już pracowała u mnie w pionie eksportu pani magister Teresa Czykowska. Także świętej pamięci Daniel Romański po handlu zagranicznym, a więc po wydziale, który ja kończyłem 10 lat przed nim. Także świętej pamięci Marian Stachowicz. Później doszła pani Barbara Skrzyniarz, także tu obecna. Później pani Ania Karolak i wielu innych. Wzmocnienie służb eksportowych także poprzez stworzenie działu koordynacji obsługi posprzedażnej miało, wydaje mi się, jedno z kluczowych znaczeń dla powodzenia sprzedaży tego samolotu. Dalej, trzeba też wspomnieć, że mieliśmy już przeczułek w Stanach Zjednoczonych.
funkcjonowała organizacja, która się nazywała Melex USA Incorporation. Była to organizacja założona dla kontynuacji produkcji i sprzedaży wózków golfowych Melex. I ten przyczółek pozwolił nam rozwinąć mocne dromaderowe skrzydło właśnie na rynku amerykańskim. Była to organizacja wspólna, tworzona przez fabrykę i PZL, czyli Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego w Warszawie. Przy tym Melex USA, przy tej organizacji handlowej, byli zatrudnieni nasi specjaliści. Byli to przedstawiciele techniczno-serwisowi, ale także odgrywali oni bardzo ważną rolę handlową. Myślę, że będę, że tu sprowokuję do pewnych retrospekcji właśnie Stasia Markowskiego, który odegrał tam jedną z kluczowych ról. Szkoda, że nie przyszedł Stefan Węgrzynowicz, którego tu zapraszamy. To oni byli pionierami utrwalania pozycji samolotu na rynku amerykańskim. Dalej, uzyskanie certyfikatu. Melex USA pomógł nam bardzo skutecznie w trudnym procesie certyfikacyjnym. Bez tego certyfikatu amerykańskiego trudno byłoby mówić o innych certyfikatach i sprzedażach na światowych rynkach. Dalej. To, co powiem teraz, jest bardzo ważne. Bezpośrednie zaangażowanie, bo Józefa Aleksiaka, a oni obecni albo się w ogóle nie mówi, ale się mówi dobrze, więc ja będę mówił tylko dobrze. Albo bardzo dobrze. Albo bardzo dobrze. Więc Józiu Aleksiak, wybitny konstruktor, praktycznie na pół etatu pracował w eksporcie, w cudzysłowie to mówię, ale takie były fakty, mam nadzieję, że moi koledzy to potwierdzą. On zaczynał dzień od wizyty w eksporcie, a drugie pół etatu na doskonalenie produktu. Taka była rola głównego konstruktora. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że był to jeden z nielicznych konstruktorów w tym czasie, którzy mieli wybitną orientację prorynkową. Następnie tworzenie wszędzie tam, gdzie eksportowaliśmy samoloty, silnego wsparcia techniczno-serwisowego, które poprzez doświadczonych przedstawicieli fabryki reagowały niejako ad hoc, albo na miejscu, gasząc różne pożary w cudzysłowie, albo poprzez kontakty, jakie posiadali w fabryce. Przytoczę tu kilka nazwisk. Świętej pamięci nieodżałowany już, w ogóle już, Andrzej Czpis. Był tam na zdjęciu, prawda, na jednej z wystaw w Las Vegas. To był człowiek, który działał po amerykańsku. Wtedy już działał po amerykańsku. Szybko, skutecznie, natychmiast. Dyżurując dniami i nocami. Dalej, takim przedstawicielem był Stefan Węgrzynowicz. Szkoda, że go tu nie ma, już wspomniałem. Dalej, w świętej pamięci Staszek Beck. Później, w późniejszym okresie Bogdan Pregle, który jest z nami. Witam cię, Bogdan. Notabene mój wychowany. Taką pozytywną rolę odegrał Edward Szkolak, kierując nie tylko serwisem lotniczym, ale także współdziałając ze mną i z innymi moimi współpracownikami z pionu eksportu na wielu rynkach świata. Nie sposób. Dalej, jeszcze mogę tu wymienić tak, mogę wymienić jeszcze inżyniera, świętej pamięci Ryszarda Przygodę. Wiemy, że działał na Węgrzech bardzo, bardzo skutecznie, ale działał także w Wenezueli. Tam zresztą zmarł. Wspomnę także Janka Błachowicza, który bardzo skutecznie i dość długo działał na rynku ówczesnej Czechosłowacji. Wspomnę także świętej pamięci inżyniera Stanisława Jachry, który bardzo długo był przedstawicielem serwisu technicznego na Kubie. Nie sposób wymienić wszystkich nazwisk, którzy uczestniczyli w procesie powstawania tej jakże udanej polskiej lotniczej konstrukcji, bo tak można o tym powiedzieć. A także wszystkich tych, którzy uczestniczyli w procesie sprzedaży na krajowe i światowe rynki, a także w procesie obsługi posprzedażnej. Mogę tylko podziękować wam wszystkim tu obecnym za wasz olbrzymi wkład pracy na rzecz niekwestionowanego rynkowego sukcesu tego samolotu. 40 rocznicy obrotu samolotu.
A nie wymieniono największego, najbardziej zasłużonego dla tego wykonania tego oblotu, Włodzimierza Stępnia, świętej pamięci, i cały jego dział w locie, plus szefowie pilotów i piloci, którzy dokonali właściwie cudów, żeby oblatać samolot nie w Mielcu, w Rzeszowie, wygonieni przez sytuację i polityczną, i sytuację w zakładzie, ale jednak dzięki wkładowi działu prób w locie i pilotów udało się tego wszystkiego dokonać. Pomimo tych wszystkich problemów, jakie były później w trakcie prób w locie, samolot uzyskał i certyfikat krajowy, i zagraniczny. I ja tu chciałbym właśnie bardzo podziękować tym, którzy od strony lotnej przyczynili się do sukcesu tego samolotu. Dziękuję. Ja bym chciała zadać sobie przepraszam, jako kobieta, tak. Uzupuję może prawo, ale też i troszkę, bo od samego początku w tym programie byłam też tą wielkie nieszczęście, jak tutaj kolega Wojecki mi oderwał od ukochanych w wózku i wsadził ten samolot, w którym nic nie wiedziałam, no, ale to już jest inna rzecz. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę, że nie wszyscy sobie wspominamy, w jakich warunkach funkcjonowania firmy, czyli tej zakładu WSK Mielec, trzeba było realizować sprzedaże tych dromadera pierwsze, w sensie pionierskie, na rynkach no, takich zorganizowań kapitalistycznych. Ta struktura zakładu nie pasowała po prostu do tych rynków, które tam są, trzeba było cudów dokonywać. I tutaj już, że nie chcę wszystkich wymieniać, bo to bezimienna cała rzecz, cała firma praktycznie musiała się przestawić na inny tok myślenia i nieraz podejmować tak odważne decyzje, zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób prowadzenia dokumentacji, wpisy różne i tak dalej, wszyscy konstruktorzy lepiej do mnie to wszystko wiedzą i technologii, ale jak ponieważ się tu rzekło, również koledze Januszu Błachowiczu jest obecny, chciałam tutaj jeszcze pewną rzecz przypomnieć, która tak może troszkę tytułem żartu. Nikt się nie zdawał z tego sprawy, ten produkt byłby niewiarygodny na rynku amerykańskim, gdyby nie było przekonania, że będą części zamiennej obsługa. W tych warunkach, jak u nas było, kiedy się planowało części zamienne, trzeba było plan złożyć na asortyment w marcu, po to, co miało być zamówione na rok przyszły, to planowanie na rynek amerykański było po prostu niewykonalne. No i konstruktorzy, i wszyscy technologowie, przecież trzeba było zupełnie rewolucję w uruchomieniach robić i tak dalej, to też się trzeba było narażać, bo no, były pewne schematy, były pewne systemy i trzeba było po prostu jakoś tam się komponować. Dlatego myślę, że ten samolot rewolucjonizował myślenie, sposób prowadzenia dokumentacji przede wszystkim i resursy, nie resursy, tam różna obsługa techniczna, mało się na tym znam, ale doświadczałam tego w związku z tym. I nikt nie pamięta, ja już tylko wspomnę jeszcze na koniec, żeby nie rozgadywać się, cała zasada wtedy, bo tak jakoś fajnie sprzedawało się, ale się przebazowywało te samoloty. W tych warunkach pamiętajmy, że to nie było tak, że siadał i tam tego zadzwonił i leci, nie? Trzeba było zgody dyplomatyczne na przelot, zmieścić się w jak piloci, tutaj kolega Pietrzak na pewno pamięta te rzeczy lepiej ode mnie. No to trzeba było, ja to wszystko załatwiłam, to ja wiem, ile to kosztowało. Jak wygasła ta zgoda, no to na kolejne jakieś tam musiały przejść te cykle, no to były niesamowite rzeczy, które trzeba było koordynować i to było takie coś, musieliśmy się tym samolotem uczyć, jak działać w zorganizowanych rynkach i to jest ta rola tego samolotu, który się, no w zasadzie tu się koncentrowaliśmy, bardzo fajna prezentacja o tej technicznej stronie, natomiast jest właśnie cała ta sprawa w ogóle, bo to frajda konstrukcyjna jest fajna, bo rzeczy dużo fajnych się robiło, ale pytanie po co, prawda? Po co? Dla kogo? Trzeba było sprzedać. Właśnie to jest fajne, że to co w fabryce się udało nam się po prostu to sprzężenie, że tak powiem, zwrotne z rynku, sygnał przetworzony i potem rozeznanie, co potrzeba, zrozumienie, że to trzeba zrobić i tak dalej, to naprawdę jest, o tym się bardzo mało mówi. No i te certyfikaty, cała historia, którą wszyscy znamy i z amerykańskim certyfikatem poprzez Kanadę i tak dalej, no przypominamy, co było, nie? Ale to jest temat na książkę niemalże. Dlatego chciałabym tylko skończyć podziękowaniem dla tych wszystkich, których pamiętamy i cała bezimienna, że tak powiem, rzesza ludzi, która naprawdę doprowadziła do sukcesu tego samolotu. Absolwentów Politechniki Warszawskiej w Zdaniu Melu została, że tak powiem, rozrzucona pośród konstruktorów, którzy pracowali przy M15, ale sztuką było z tych ludzi wybrać tych młodych zapaleńców do tego, żeby stworzyć na ówczesne czasy świetny zespół konstruktorski. W
drugim etapem to tak, to było znaczy, połączenie doświadczenia i wiedzy z zapałem młodych ludzi. Może mówię górnorodnie, ale tak to było. Tak? Z tych czasów ja się tam wywodzę. Różne były, że tak powiem, podejścia wtedy i polityczne, i takie emocjonalne, co żeśmy przeżyli razem. Ale inżynier Oleksiał potrafił zebrać ten zespół młodych ludzi, wspartych wiedzą, doświadczeniem takich ludzi jak pan Dylewski, pan Adam Borowski, kilku jeszcze świetnych fachowców po konstrukcji. No i oczywiście, już będę mówił od swojej strony, próby w locie, kierowanie tym zespołem ludzi, też już w zasadzie młodych, bo zespół prób w locie powstał w 1972 roku w grudniu. Najpierw tam szefem prób w locie był inżynier Więcek, a później przejął to emerytowany pułkownik Włodzimierz Stępień. I on potrafił stworzyć ludzi, zebrać wokół siebie tych, już pod kątem dalszych prac utworzył dział, który liczył kilka sekcji. Znaczy, nie będę mówił o postępie, jaki się dokonał od tamtego czasu do dzisiejszego. To są dwa różne światy. Co mieliśmy do dyspozycji, tak jak konstruktor miał westy i tępy ołówek, tak myśmy mieli grafit ołówkowy i jakąś tam maszynkę do liczenia, którą tato przysłał ze Stanów Zjednoczonych do Marka. A resztę się liczyło na tym, na suwaku lub na suwaku. Tabliczka mnożenia. A potem były maszyny. Na palcach się mierzy przez tak. Oj, chyba będę musiał zaprotestować. No słuchaj, nie każdy miał dostęp do Odry. Korzystałem z innych celów wtedy. Do szaf, które były nazywane Odrą. Tam można było zmieścić całą Teksas instrument był sprowadzany na lewo. Takie były czasy. To właśnie Romego Teksasie mówił. No. I ten. I sam wypad do Rzeszowa. No myśmy pracowali w jednym pokoju razem z konsultami radzieckimi. Na 8 osób, 4 Polaków, 4 Rosjan. Trudno było ukryć te prace. Z tym, że to była grupa ludzi prawdziwie Ukraińców i oni bardzo sympatycznie odnosili się do nas i obrażali się, jak się zakończało ich nazwisko końcówką OF, a nie O. Także nawet podchodzili do nas po cichu. Jakbyście coś chcieli wiedzieć, to się zapytajcie. Nie? No to w drugą stronę nie szło, to bo po co ja mam mówić, żeby się pytał, prawda? Ale to były raczej takie bardzo sympatyczne momenty. Sam Rzeszów to aeroklub, hangar, dziurawy dach, jeden kranik taki, co nawet doniczki nie można było podlać. A takie mieliśmy warunki. Namioty do późnej jesieni. Namioty, tak. Latające nietoperze między drzewami. Wichura w październiku, czy tam we wrześniu. Zabrała nam namioty, wróciliśmy do Bielca razem z dramaderem. Ulokowaliśmy go w aeroklubie i tam kontynuowaliśmy to. Jeszcze mieli zakon? Blisko były, tak. A ty skąd? Tak sobie znam. No tam brałem. Proszę bardzo. Jakbym miał mówić o rozrywkach, to byśmy musieli... Romek, ale wspomniał gotowanie tego zegarka. Tak jest. Daj mi pilotowi głos. Każdy produkt, jak chcemy, żeby był wyprodukowany, to musi przejść przez wszystkie fazy. Musi być zaprojektowany, musi konstruktor go zaprojektować, technolodzy, próby muszą być, czyli pierwszy oblot musi się odbyć i później, jako ostatnia rzecz, trzeba go sprzedać. No wiadoma sprawa, o sprzedaży na samym początku żeśmy słyszeli. Później teraz o troszeczkę o próbach, a o lataniu to niewiele rzeczy myślę, słyszeli, prawda? A trzeba by było powiedzieć, że tak. Oblatał, pierwszy oblot zrobił Andrzej Pamuła. Ale zakochany w tym samolocie, który wykonał gro prób, to był Tadeusz Gołębieski. Tadeusz Gołębieski. O nim trzeba dużo było powiedzieć, ale no, raz, że
nie ma czasu, a poza tym może nie wszystkim się to ciekawiło. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jeszcze było, trzeba było powiedzieć, że ten dromader był wspaniałym samolotem. Myśmy latali na nim w lotach akwizycyjnych takich, gdzie trzeba się pochwalić, bardzo dobrą robotę zrobiliśmy w Niemczech. Niemcy kupili tylko dlatego, że myśmy tam cały sezon latali. Mogę tylko powiedzieć, że tutaj Tadeusz tam za mną siedzi, razem żeśmy latali. 5 dromaderów było podstawionych tam do latania przez cały sezon. Anklam, tak? No to Anklam to była, gdzie to była baza, a myśmy latali po całym NRD. Mogę tylko powiedzieć, że włączono nas do tak zwanego współzawodnictwa, które się odbywało w całym NRD w tamtym czasie i musimy się pochwalić, że zajęliśmy pierwsze 3 miejsca na całe NRD, latając na dromaderze, ale przez 4 miesiące zrobiliśmy po 2,5 tysiąca, mniej więcej tak po 2,5 tysiąca lotów. Niekiedy dziennie dochodziło do 65-70 lotów dziennie, żeśmy robili. Bardzo dobry samolot i no i miło się na nim latało. Poza tym były takie, pamiętam, takie przypomnienie, jak odprowadzaliśmy samoloty do Portugalii na loty czarterowe później. I prawdopodobnie to była z racji tego, żeby zaoszczędzić coś i nie płacić po drodze za paliwo w dolarach, to myśmy z paliwem w zbiorniku po 1500 litrów paliwa żeśmy wieźli i to na tak, jak tak zwaną bombę się wiozło ze sobą. Troszeczkę było nieprzyjemnie to było tak. No tyle by chciałbym powiedzieć na ten temat. Głosu. Wspomniał tylko o ołówku dla konstruktora. Ale ja przypomnę, że dromader miał geometrię prawie całą numeryczną, bo ja przyszedłem trochę później. Jeżeli chodzi o dromadera, to centropłat był zrobiony, skrzydło doczepne, końcówki, cała kratownica, rama silnika, to wszystko było zaprojektowane na komputerze i całe dalsze przygotowanie produkcji już szło z tego, także to nie był w technologii zacofanej projektowany samolot. Słuchaj, także gorąco sprzedawać samolot, który nie był skonstruowany, to musiałem się upomnieć. Pierwsze kreski jak robiliśmy ołówek. No bo mnie wtedy nie było. Proszę bardzo, co chciałem wtrącić. To jednak dość szybko to się zmieniało, bo ja sobie przypominam czasy lata pierwsze 60, jak robiliśmy próby tutaj z MIG-iem M-em, tutaj Mieleckim, to jeszcze całe te próby były w ten sposób, że na lawecie była zamontowana cała tablica przyrządów, z tyłu kamera, robiło się zdjęcia, później te i w funkcji czasu to się odczytywało na dużym ekranie, każdy przyrząd, minuta po minucie, sekunda po sekundzie. I z tego się dopiero robiło wykresy i tak dalej. A później szybciusieńko od razu było to, że się wszystko samo zapisywało i dużo łatwiej było. No, tak postęp techniczny wchodził, tak samo myśmy wchodzili też i w produkcję samolotu. Nie wiem czego miałeś takie brzydkie rysunki. Ja mam, szukałem właśnie, ale nie znalazłem. Ja mam znacznie kolorowe, ładniejsze rysunki, turbo. Przesłałem ci do obety, ale nie wiem. To są rysunki zrobione ręcznie w roku 75. Chciałem, żeby do tego też... Tak, jest nowoczesne, trochę ładniej, prawda? Można zrobić na pamiątkę. Przeszły mi rysunki, wiesz, te doletnie właśnie skrzydła tego samochodu. Proszę bardzo, kolega jeszcze dromader miał dalszą historię też.
2000, już nie pamiętam, bo to czas biegnie, 8-9 rok, były mocno prowadzone rozmowy z Chińczykami, z którymi już brałem udział i pamiętam nawet takie humorystyczne, bo Artur, tam Chińczycy wspomnieli, że chcą uruchomić produkcję na 2000 sztuk, a on taki zaskoczony, to 200 chcecie zrobić? A on mówi, nie, 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 2000. I tak kilka razy musiał powtórzyć, że chcą taką liczbę tych samolotów. Były wymiany naszych ekip, no ale to tak się jakoś, ktoś, nie było takiego mocnego pociągnięcia, żeby uruchomić taką produkcję filmu. Pierwsze podejście to Stasiu może powiedzieć. Czerwiński, tak, z PZL-a. I Stefan mówi, słuchajcie, wy się bijcie przed Chińczykami. Śliwiński, tak, ze Śliwińskim. I myśmy się bili z Andrzejem Fryderychiewiczem przed Chińczykami przez tydzień czasu. Mieliśmy codziennie po 6 godzin rozmów z najróżniejszymi specjalistami. Pojechaliśmy na do Shenyangu, tu gdzie są produkowane silniki AN-2 i samoloty AN-2. I ostatecznie podczas pobytu w Zjednoczonym Farm w Harbinie i w Jiangsu, Chińczycy 11 listopada 1986 roku mówią, słuchajcie, teraz ogłosimy swój werdykt. Dlaczego 11 listopada? No zobaczycie dlaczego. Słuchajcie, dzisiaj są twoje urodziny. Wygrał Mielec. I myśmy dostarczyli 5 samolotów, pamiętam jak dzisiaj. Dzięki temu. I Kruk przegrał z Kretesem. Już więcej się Kruk nie podniósł już po tym sukcesie. I teraz Chińczycy mieli plany najróżniejsze. Z tym, że i zakłady w Nanchang, tam są, które produkowały takie małe samoloty rolnicze o dźwigu 300, 400, 500 kg. Równocześnie startowali także Australijczycy z samolotem Airtrack. Fieldmaster on się chyba. Nie, Airtrack. Ten dwuogonowiec. Z Airtrackiem. I było 5 samolotów Airtrack i 5 samolotów Dromader po zmontowaniu. I dalej Chińczycy testowali podczas naszych przy montażu. I po montażu mówię, to teraz 5 samolotów Airtrack i Dromader będzie latało. I oni porównywali do końca. Tadeusz tam wtedy latał, dobrze to zaprezentował. Ja tam po sobie no i, tak, i udało się wtedy samolot Dromader zdobył swoją pozycję i Airtracki już więcej nie weszły do tego. A jak się później losy potoczyły, trudno mi powiedzieć, bo w 1991 roku skończyłem te. Wiem tylko jedno. Dzięki temu kontraktowi udało mi się sprzedać samolot do Australii. Barry. Tak. Notabene ja go widziałem. Tak jest. I Barry Foster i raz. I dodatkowo ja sprzedałem do Australii jeszcze 4 samoloty w 1992 roku, pracując już u Janusza Kity. Jego samoloty z aerogryfu poszły do Australii. Czyli 5 samolotów było, a w tej chwili w Australii lata około 25 samolotów. Na pożary, wszystkie na pożary. Bo wykupili wszystkie samoloty z NRD. Ale dromadery. Dromadery na pożary. A taka ciekawostka, wiecie jaki jest największy samolot przeciwpożarowy na świecie? Boeing. Proszę? Boeing. A teraz mam wersję związaną z Chinami, o której Witt niestety nie wspomniał. Była to wersja kreująca dyrektorów na fabryce. Co to za wersja? A wersja ta to był normalny samolot M18A, czyli z tą kabiną dla mechanika. I ponieważ po oblocie samolotów, po montażu, które wykonałem, na lotnisku, które oni nazywali Jiangsu West, czyli małe lotnisko Agro, no nie wyraziłem zgody na to, żeby powiedzmy swoje pierwsze loty po przerwie przeszkoleni przeze mnie wcześniej w Polsce lotnicy wykonali, w związku z czym należało przerzucić te samoloty na drugie lotnisko nazywane Jiangsu West, East, wschodnie. Lotnisko komunikacyjne o większych gabarytach. Tam, powiedzmy, na tym roboczym ich lotnisku, co mnie się nie podobało, był 15-metrowy pas
i żadnego pasa trawiastego obok, tylko od razu oni tam jakąś kukurydzę posadzili. Także powiedzmy, po to, żebym ja latał również, to trzeba było troszeczkę tej kukurydzy z jednej i z drugiej strony ściąć, żeby się samolot ze skrzydłami mieścił. I teraz dochodzimy do tej wersji. Na przebazowanie ówczesny szef grupy A, będący jakimś tam, no może nie całkiem szeregowym, ale takim, no ja wiem, jaką ty pozycję miałeś, Stasiu? Kierownik sekcji, czy co tam? Ale, nie, ja bym działał. A, działu, sorry. No więc, ale nie szkodzi, potem wyniosłem go do godności dyrektorskiej. Mianowicie, Staszek się pyta, czy on by się przeleciał, no to siadaj. I przerzuciliśmy jeden samolot, chodziło o przerzucenie dwóch samolotów, wsiedliśmy w samochód, przewieźli nas i do drugiego lotu również Stasiu ze mną siadł i za 2-3 miesiące okazuje się, Stanisław Markowski jest dyrektorem handlowym na fabryce. Faktem jest, że nie wiem, czy to była zasługa samolotu, tej jego specjalnej wersji, czy moja. Dlaczego? Ponieważ miałem okazję wykreować jeszcze dwóch dyrektorów handlowych. Jeden, kolejnym, po Staszku Markowskim, no nie bezpośrednio oczywiście, to był niejaki obecnie Kirchhoffem dowodzący, Janusz Soboń, który jako albo szeregowy pracownik eksportu, albo kierownik sekcji przeleciał się ze mną, Antkiem 28, z Mielca do RPA. I jeszcze byliśmy w RPA, a już Soboń się na dyrektora ostał. Trzecim z kolei, też na AN-ie 28, tu już trzeba powiedzieć to, co było mówione, świeć Panie nad jego duszą, był niejaki Maniuś Stachowicz, który też w Afryce ze mną kawałek przeleciał, tylko że jego awans nastąpił dopiero za rok czy dwa. Powód był jaki? Tu akurat leciałem jako drugi pilot. Ale dlatego mówię takie opóźnienie. Ale jeszcze wracając, może odejdźmy od anegdoty, wracając jeszcze do Chin, chociaż tutaj to by szereg anegdot można by przytoczyć, to jeszcze historia była taka, że właśnie oni po jakimś to okresie czasu zakupili 15 samolotów i chcieli zunifikować swoją flotę. Tak a propos, to przedsiębiorstwo od 1988 roku, gdzie miało chyba 10 samolotów, to znaczy 4 Australijczyki, jednego rozbili, Cessnę, czyli mieli 5, jednego rozbili, Cessnę 185 naszych dromaderów, to kiedy ponownie, znaczy w tak zwanym międzyczasie jeszcze raz udało mi się być w Chinach, to już ta flota się rozrosła. Ile nie pamiętam, ale w każdym bądź razie pod koniec, kiedy doszło naszych jeszcze 15 dromaderów, to mieli flotę składającą się z ponad 50 samolotów. Australijczycy, te airtraki już nie latały, latały natomiast inne australijskie samoloty. Ja w tej chwili nie pamiętam nazwy, ale to mieli w śladowej ilości 3 czy 4 egzemplarzy. Mieli kilka swojej produkcji samolotów, tych Nanchang N5, te, które wspomniałeś, Stanisław. No, naszych dromaderów 20 już wówczas i reszta to były, znaczy reszta, jeszcze były pojedyncze egzemplarze Y11, Y12, dwusilnikowe samoloty i natomiast reszta to były antki, chińskie antki drugie, ja już nie pamiętam, czy one się nazywały Y5. Y5, ale zmierzali w stronę, żeby zunifikować sobie flotę i chcieli wejść w dromadery. Ale to już powiedzmy, no nie stało. Skończyło się. To się skończyło, powiedzmy. No można by dużo, dużo na ten temat rozmawiać, bo powiedzmy sama historia, kiedy oni chcieli przejąć produkcję, to ja nie wiem, czy by nie sięgało, jeżeli nie końcówki lat 70., to w każdym razie początków 80. To tyle w temacie. Dziękuję. Handlowcy, konstruktorzy, cały czas się o tym mówi, tylko oni i tylko ich była zasługa. A ja bym chciał zwrócić taką uwagę na dwie osoby albo na pewną grupę ludzi. Przede wszystkim numer jeden to był człowiek, to Józef Oleksiak. On był człowiekiem takim, my jako eksploatujący, no ponad 50 samolotów, to na każdą naradę, co miesiąc była narada
pan Jurek może tu odpowiedzieć, że tak był. On nigdy nie miał czasu przyjść, wysłuchać, co temu samolotowi by trzeba poprawić, co by trzeba, jakby go trzeba przekonstruować, co tam wysiada i tak dalej, i tak dalej. To dosyć długo by trzeba mówić. To była jedna osoba, mało w teren jechał ze mną. I żeśmy na miejscu z pilotami, czy do Radomia, czy do Warszawy, czy do Katowic, bo najwięcej tych samolotów tam latało, to słuchał, co ci piloci mają do zarzucenia. I drugą osobą, którą chciałbym powiedzieć, tu siedząca Nela, i to jej i tym wszystkim, którzy dbali o zaopatrzenie w części, to jest zasługa właśnie tego planu Otrzykowskiej, jak się nie mylę. Tak. Do Neli można było zadzwonić w nocy. Wysiadła nam tam jakaś część. Ona szła chyba do Jasia Błachowicza i tam... I wydzierała. Za tę kartkę. Dlaczego ten samolot był taki? Bo cały zespół ludzi był tym zainteresowany. Nie tylko konstruktorzy. I handlowcy się dzisiaj chwalą, jak tu Janusz, co mnie, że ten samolot by miał dużo usterek i te usterki były nieusuwane, albo te części. Przecież myśmy obsługiwali blisko 40 samolotów w Iranie, M18 Dromader. Kto tam serwisował? No, ZUA pracowało ponad 20 lat w Iranie, myśmy mieli Antonowy, ale oni mieli Dromadery. Oni wszystkie części praktycznie załatwiali przez ZUA, a my przez Nelkę tu, która no, nigdy nam nie odmówiła, czasem mówi, no dajcie mi, no były to części. No, także też pomagaliście, nie było. Tak, że samolot jest w ten czas, kiedy ma dobry serwis. Handlowcy będą sprzedawać, jeżeli nie będzie tych usterek. Dlaczego? Poprzez nas to i Portugalia pracowaliśmy 11 dromaderów i Chile pracowało 11 dromaderów. Ja nie mówię o innych krajach, ale te kraje promowaliśmy w Brazylii, w Argentynie i wszędzie żeśmy ten dromader pokazywali i te dromadery tam były, ale co było zawsze, że te samoloty miały bardzo mało usterek. Dziękuję. No i jeszcze bym dołożył, że dzięki panu Józefowi Oleksiakowi myśmy mieli praktycznie wszystkie wersje A. Wszystkie przerobiliśmy na wersję B. To były nieodzowne. On przychodził, mało, cały sztab ludzi przychodził, nam pomagał. To było jedno. Samoloty pierwsze miały chyba, jak się nie mylę, 200 litrów paliwa. Trzeba było to przerobić na 400 litrów paliwa. I to było wielkim osiągnięciem, że ten samolot mógł latać do pożarów i te pożary gasić. Ja już nie chciałbym o wielu innych rzeczach, ale to są dwie rzeczy, które dzięki panu Józefowi Oleksiakowi, któremu no dzisiaj, jeżeli to jest tak, wszyscy dziękują, to też bym chciał mu podziękować i życzę, żeby wszyscy tak z niego brali patronat. No i Neli tutaj, z którą pracowałem chyba 30 lat i nigdy nie odmówiła, czy to był Antonow, czy był Dromader, ale zawsze te części żeśmy mogli dostać. Dziękuję. Temat Dromadera był uruchamiany w czasie, kiedy myśmy już przechodzili to zaprojektowanie M15, ale produkcja seryjna i wprowadzanie tego wyrobu szło bardzo ciężko. Bardzo ciężko, może nie z tego względu, że samolot był lichy, bo tu Jurek również mógłby przekazać państwu historię, jak eksploatował te samoloty w NRD. I tu z Nowakowskim rzeczywiście zasłużyli na najwyższe oceny dla tego samolotu, jeżeli chodzi o jakość pracy, równomierność, wydajność. Także ocena była bardzo dobra. Ale trzeba powiedzieć, że w Związku Radzieckim to panowały czasami takie dziwne zwyczaje. To tylko w tej chwili tam się z literatury na przykład dowiadujemy, że w 1962 roku, kiedy u nas rozpoczynaliśmy AENA II produkcję, już Chruszczow wydał dyspozycję, że trzeba robić w Rosji samolot AN-2M. I do biura Antonowa oddelegował setkę konstruktorów z Taganrogu i mają natychmiast skonstruować taki samolot. Ten samolot Antonow zrobił, jednomiejscowy AN-2, z drzwiami z boku, z odcięciem tej kabiny i przerobieniem jej tylko na rolniczą. I taki samolot dostał
symbol AN2M. Ten samolot, jeszcze zanim zakończyły się próby, już poszła decyzja, ma być seryjnie produkowany w Moskwie w zakładzie Dołgoprudny. Rozpoczęli produkcję, ale to poszły te pierwsze samoloty do eksploatacji. Był silny nacisk na wzrost produkcji tych AN-ów zmodyfikowanych, ale nasze jednocześnie też były dostarczane.